Heroes of Warcraft. Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Weaver, a to jest 50. tydzień karczemnej bójki w grze Hearthstone Heroes of Warcraft i mamy nowy format, czyli Wieżę Cienia, której nasi stronnicy po wyrzuceniu będą posiadali ukrycie. A więc zaczynamy naszą bójkę, zagramy Tralem, jest to szaman na speedzie, tak go sobie nazwałem, ale to zobaczymy w trakcie bójki i naszym przeciwnikiem będzie Uther Światłodzierżca. Witam. I w pierwszej turze wyrzucamy wirującego Iskrobota. Przeciwnik wystawia inkrustowanego Skarabeusza, ale oczywiście to nie jest żaden problem. My dorzucimy sobie w kolejnej turze. Pyłowy diablik był spoko, ale zajmie nam całe 2 punkty many na przyszłą turę, więc nie będziemy w stanie nic wyrzucić, więc dorzucimy sobie totem ognistego języka i zadamy 10 punktów obrażeń naszemu przeciwnikowi. No i w tym momencie cały pancerz idzie w pizdu. Okej, przeciwnik wyrzuca równość i tym samym pozbywa się naszego Iskrobota, ale spoko, mamy jeszcze pyłowego diablika. Od razu sobie dorzucimy Wieszcza Wartownika, dzięki temu nasze zablokowane kryształy many zostaną odblokowane. Po stronie przeciwnika mechaniczny Yeti. A my co, lecimy po prostu z obrażeniami w mordę. Masz dla mnie rybkę? Całe 15 punktów. Grizzly tutaj na dużo się raczej nie zda. Trzask burzy dochodzi nam do ręki i myślę, że możemy z tego skorzystać, żeby wyeliminować Yetiego. Jeżeli nasz przeciwnik nie ma konsekracji na ręce, to myślę, że tą bójkę mamy na plus. Zwycięstwo jest twoje.